Dziś w Studiu Dobrych Praktyk porozmawiamy o języku angielskim dla dzieci. Konkretnie o tym, jak nauczać języka angielskiego czterolatki. Dlatego jest ze mną Kasia Dołchun, autorka programu Nauczania Języka Angielskiego, Trafiki w Przedszkolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasiu, co jest dla ciebie? Absolutną podstawą w nauczaniu czterolatków języka angielskiego. Wiesz co? Zawsze pada to pytanie, bez względu na grupę wiekową. I ja sobie myślę, że takim w ogóle wyjściem do nauczania języka docelowego, innego niż ojczysty, akurat dzisiaj mówimy o języku angielskim, to jest zawsze podążanie za dzieckiem. Tak jak ono uczy się języka ojczystego, to tak samo będzie się uczyło każdego innego języka. Czyli zauważ, jak to wygląda. Od urodzenia dziecko się osłuchuje i my mu dajemy bardzo dużo czasu żeby odsłuchało się z językiem. Z otoczenia naturalnie czerpie, absorbuje ten język, tak? Ze środowiska, w którym jest otoczone, bo mówią rodzice, dziadkowie, całe otoczenie. I dokładnie to samo dzieje się, jeżeli chodzi o nauczanie języka angielskiego. Potem dziecko zaczyna wskazywać na pewne rzeczy, czyli mamy wrażenie, mówię o języku ojczystym, że my jako rodzice mamy wrażenie, że maluch nas zrozumie, jeszcze nie produkuje języka, ale już coś przyniesie, już na coś wskaże, czyli wie że już rozumie ze słuchu. Dokładnie to samo będzie się dziać po jakimś czasie, kiedy dziecko się osłucha na zajęciach z języka angielskiego i co później zaczyna produkować jakieś części mowy, wyrazy, zaczyna mówić całymi zdaniami. W języku ojczystym to samo zadzieje się na zajęciach z języka angielskiego. Tylko pod jednym warunkiem, jeżeli jesteśmy bardzo konsekwentni i na tych zajęciach mówimy w języku angielskim. No właśnie, proponujesz to w swoim programie wszystkim nauczycielom. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że nie da się uczyć języka angielskiego, mówiąc do dzieci w języku polskim. To po pierwsze, jeżeli chcemy, żeby dziecko było naturalnie otoczone językiem, czyli wiesz, mówimy tutaj o imersji językowej, to musimy mówić w języku angielskim. Dziecko ten język angielski po prostu naturalnie będzie wyłapywać, przyzwyczai się do akcentu, do melodii języka, będzie powtarzało wyrazy. Nie będzie to dla niego nic trudnego, bo zauważmy, że maluch nie boi się. Ono, dziecko nie ma żadnych gdzieś tam reguł jeszcze wyrobionych gramatycznie. Nie zastanawia się, czy język jest prosty, łatwy, jaką, jakiej konstrukcji użyć kiedy, kiedy mówi. Czy mówi poprawnie. Dziecko mówi w taki sposób, jak w Jaki dostanie język od dorosłych, tak? Więc jeżeli ja jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego i nauczam języka angielskiego, e, powinienem mówić cały czas w języku angielskim. Mówię poprawnie, ta wymowa jest poprawna, ta składnia jest poprawna i tak ode mnie język, kolokwialnie mówiąc, weźmie dziecko. Niezależnie od tego, czy ma 3 latka, cztery, pięć czy sześć. A co z trudniejszymi zwrotami, z abstrakcjami pewnymi? E, wiesz, co mi się wydaje, że e, to dorosłym się wydaje, że coś jest trudne, bo to my wiemy, co nam sprawia trudność, to my już się zastanawiamy, czy tam jest jakaś odmiana czy coś jest gramatycznie dobrze powiedziane, nad trudnością wymowy. Wbrew pozorom język angielski, wszyscy, którzy nauczają języka angielskiego i pracują z najmłodszymi dziećmi, wiedzą, że nawet bywa tak bardzo często, że dzieci pierwsze wyrazy mówią w języku angielskim, czasem, jeżeli trudniej brzmi wyraz w języku polskim, zastępują wyrazem w języku angielskim, bo jest im prościej, jest im łatwiej. Natomiast ja też myślę, że to się wszystko poukłada. Mózg jest fenomenalny i jak damy dziecku czas i też skupimy się na tym, że dziecko najpierw musi posłuchać, te wszystkie informacje językowe do mózgu trafiają, mózg to sobie układa i potem dziecko produkuje język, kiedy jest na to gotowe, no tak się po prostu dzieje. Nie rozróżniałabym, że coś jest trudne, że coś jest łatwe. Dziecko przyjmie wszystko. Powiedziałam już, zapowiedziałam, że jesteś mm. autorką Serii y, trafliki w przedszkolu. i To są pakiety dla różnych grup wiekowych. Tak, tym tak. dzisiaj mówimy o czterolatku. Co wchodzi w skład pakietu? Czyli co dostaje y, dziecko i co dostaje nauczyciel? Tak, ten pakiet jest bardzo bogaty, to ja już od razu bym chciała powiedzieć. Zacznijmy od tego, co dostaje nauczyciel. E, nauczyciel dostaje przede wszystkim przewodnik metodyczny. Myślę, że to jest bardzo ważna książka, bo no, ten przewodnik jest bardzo istotny, dlatego że tam jest właściwie w takiej pigułce wszystko co, to, co przyda się e, każdej osobie, która prowadzi zajęcia z dziećmi. E, przede wszystkim scenariusze zajęć, Krok po kroku, wypisane, rozpisane, jak ta lekcja ma wyglądać, żeby też człowiek, który prowadzi te zajęcia, nie pogubił się, czuł się bezpiecznie. Ja sobie też pomyślałam, że pewnego rodzaju zwroty, wyrazy podane w języku angielskim, czy słownictwo, które ma się pojawić na zajęciach, materiały edukacyjne dodatkowe, wiesz, jakieś zabawki, gadżety, sprzęty, które powinny się, się znaleźć, żeby zaciekawić dzieci, zainteresować tą lekcją. To wszystko też jest wymienione do każdej lekcji, ponieważ w pakiecie korzystamy ja może tutaj pokażę z plansz z podpisami jest akurat 200 w tym pakiecie. Korzystamy z tablic tematycznych. To również, żeby ułatwić pracę nauczycielom, są odnośniki do konkretnych numerów plansz i tablic, żeby nikt się nie pogubił w i żeby wiedział dokładnie tak, co ma przynieść ze sobą na zajęcia. Również no, punkty z podstawy polskiej. Tak? Punkty z polskiej podstawy. Ja chciałam tutaj powiedzieć o takiej bardzo ważnej rzeczy, że właściwie, jeżeli chodzi o realizację podstawy przedszkolnej, wychowania przedszkolnego, to tam jest tylko jeden punkt którym traktuje o nauczaniu języka nowożytnego. Niekoniecznie angielskiego, to może być każdy inny język nowożytny. My mówimy dzisiaj o angielskim. I ten punkt to jest jedno właściwie zdanie. Dlatego też ja się posiłkowałam punktami ogólnie z całej podstawy, nie dotyczącej tylko nowożytnego, nauczania nowożytnego języka. Dlatego też jest napisany program pod ten pakiet, trefliki w przedszkolu Język Angielski, żeby nauczyciele mogli skorzystać, mieli takie kompedium wiedzy, tak kompleksowo wszystko ujęte. Są cele. Są, są ujęte cele w tym przewodniku, czyli też, żeby nauczyciel wiedział, z czym dziecko ma wyjść, do jakiego momentu doprowadza dziecko, żeby ono mogło się nauczyć, co powinno umieć po zakończeniu każdego pakietu, po zakończeniu w ogóle nauki języka angielskiego w przedszkolu. No i oczywiście płyty, CD i DVD, tak. bo podstawą nauczania jest serial. Bazą do powstania tych pakietów, tego pakietu również dla czterolatków, jest dokładnie seria animowana Rodzina Treflików. Oczywiście chodzi o anglojęzyczne odcinki The Treflik Family. No, no i pewnie tutaj troszkę byśmy powiedziały o bajce edukacyjnej dlaczego w ogóle tak się wydarzyło i dlaczego to jest dobrym pretekstem do tego żeby I właśnie dlaczego taka bajka i dlaczego taka bajka to jest taka bardzo spokojna pełna dobrych treści przeznaczona dla dzieci pełna treści edukacyjnych bajka i tutaj rodzice nie muszą się obawiać bo też pojawiają się czasami takie pytania prawda czy ta bajka w ogóle może być czy to może być stosowane jako jakiś materiał edukacyjny czy nie za dużo czy nie za mało ja sobie myślę że jeżeli są dobre treści, treści edukacyjne, jeżeli my kontrolujemy jako nauczyciele i wiemy, że to jest bajka absolutnie przeznaczona dla dzieci, bez agresji, bez czegoś, co może być złe dla kilkulatka, no i jeszcze jest język dziecko się osłuchuje, nie musi rozumieć wszystkiego absolutnie. Dziecko rozumie bardzo wiele z kontekstu, kiedy widzi, co się dzieje. Nauczyciel nadaje temu oczywiście sens podczas zajęć i też nie oczekujemy wcale, żeby każde jedno słowo było przez dziecko zrozumiane. No to ta bajka to jest taka innowacja pedagogiczna, bardzo byłoby dobrze, gdyby dziecko oglądało sobie taki odcinek w domu, albo jeżeli w przedszkolu mamy czas, ta bajka trwa odcinek 1,8 minut, to nie jest jakoś, jakoś bardzo dużo, więc to jest też taki czas emisji, gdzie dziecko może się skupić i gdzie nam, że tak powiem, kolokwialnie nie odpadnie podczas oglądania bajki. No bo potem zaczynamy zajęcia, tam się dużo dzieje, tam jest kolorowo, tam są gadżety, tam są przy, różne przedmioty. E, też prowadzimy zajęcia tak, żeby one się działy i e, e, na dywanie, i żeby dzieci bardzo dużo działały ruchowo i żeby były troszeczkę przy stolikach, znowu wracały na dywan, znowu coś, żeby się działo aktywnie. Czyli czym małą motorykę, dużą motorykę, czym wszystkie zmysły, proponując różne zabawy, takie sensoryczne, żeby dziecko dotknęło, eksplorowało, wąchało, smakowało. I to się ma dziać e, na zajęciach. Taki ma być fan, taki totalny fan podczas zajęć. Wracając do tego, co dostaje nauczyciel, bo dostaje płyty CD z mm -hmm. autorskimi piosenkami, Aha. dostaje płyty DVD z odcinkami, to jeszcze warto powiedzieć, że to, że są odcinki, absolutnie nie oznacza, że na każdej lekcji języka angielskiego, czy przy mm -hmm. każdych zajęciach, przy każdej okazji, dzieci muszą oglądać e, bajkę oznacza. Odcinek. Mogą, nie muszą, generalnie kurs jest zbudowany tak, ten dla czterolatka, że do każdego jednego odcinka jest sześć lekcji, tak? Czyli jest przeznaczony jakiś konkretny materiał, opiera się na konkretnym odcinku The Traffic. Family. Sześć lekcji jest przypisanych temu odcinkowi i później przechodzimy do następnego. Następne sześć lekcji. Mamy tych lekcji w sumie 88 i jeszcze powiem dodatkowo, to serial animowany Rodzina Treflików to jest taka baza, ale też pojawiają się tematy takie dodatkowe tutaj. No takie, które są kompatybilne ze świętami różnymi, okolicznościowe. Się, okolicznościowe. Dokładnie, które się pojawiają w ciągu roku przedszkolnego. No i to też jest znowu coś innego, inne słownictwo. Troszkę odrywamy dzieci, a jednak jesteśmy w całą w tym kompleksowym programie do nauczania języka angielskiego. No i oczywiście karty pracy proste. Na poziomie y, dzieci czteroletnich, tak. ale kolorowe Karty i też pracy... proponujesz tutaj różne hmm. aktywności. Tak. Nie tylko kreślenie, nie tylko łączenie, nie tylko tak. kolorowanie. Karty pracy są y, proste. Ja tak może nawet tobie pokażę, bo one są takie w ogóle bardzo, bardzo ciekawe. One są proste, poziom drugi, przeznaczone dla, czy rekomendowane dla czterolatka. E, jest bardzo piękna grafika. E, rzeczywiście chodzi o to, żeby dzieci e, kolorowały zapewne tak, żeby łączyły zapewne tak, żeby czytały globalnie. I tutaj też bardzo e, bym chciała o tym. Wspomnieć, że i w kartach pracy, i na tych planszach z podpisami mamy wyrazy. Możemy to odciąć, bo dziecko opatrzy się najpierw z ilustracją, ale jeżeli my będziemy też operować karteczkami z wyrazami podczas zajęć, to w końcu dziecko zacznie odpoznawać te wyrazy. To samo dzieje się w kartach pracy, czyli wzrokowo zapamięta mózg, zapamięta obraz. Dziecko nie musi znać pojedynczych liter alfabetu, żeby zacząć czytać globalnie. Dzieci łączą, dzieci wycinają, dzieci mogą naklejać, ozdabiać. I powiem tak. Ja się pokusiłam o takie trochę, jakby tak, takie niesztampowe realizowanie tych kart pracy. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że może mi ktoś zarzucić, że tam troszeczkę bałaganu się dzieje na zajęciach, ale na przykład przyklejanie piasku, na na przykład przyklejanie brokatu. Ja od razu pomyślałam, tak. kiedy zobaczyłam te ćwiczenia, że... Pewna grupa nauczycieli może czuć, że wychodzi ze swojej strefy komfortu, a może. to nie każdy lubi. Natomiast zapowiem ja coś bardzo chyba fajnego, że w... nie każdy lubi. Rzeczywiście tak. Fajnie jest być nauczycielem elastycznym, podążać za potrzebami dziecka. Porządek na zajęciach chcą mieć nauczyciele. Dziecko uczy się w inny sposób. Jeżeli my chcemy mieć fan i efekt w postaci e, no, no, takiego progresu językowego, to my musimy zrozumieć, że niekoniecznie to, co dla nas jest komfortowe e, i interesujące, takie będzie dla dziecka. Dlatego dziecko będzie miało frajdę z naklejania tego piasku, trochę z bałaganu. Zauważcie, że to jest sensoryczne bardzo. Jeżeli piach to dotykam, zmysł dotyku działa, tak? To ja jak wyjdę ze swojej strefy komfortu, to nam się dopiero zadzieniu. I ja bardzo się tego będę trzymać jako metodyk, bo uważam, że to naprawdę działa. W ogóle proponujesz w całym przewodniku metodycznym, mm -hmm. kiedy rozpisujesz scenariusze i proponujesz nauczycielom różne zabawy, przedmioty, akcesoria, mm -hmm. prace z obrazem, zabawki. Dlaczego? W ogóle masz multum pomysłów na aktywności ruchowe i sensoryczne. Yy, dlatego, że gdybyśmy... Znaczy ja już to powiedziałam też, ale jeszcze raz, żeby wybrzmiało. Podążamy za dzieckiem. Dzieci inaczej się nie uczą, jak eksplorują świat dookoła. I gdybyśmy dziecku nie dali nic, i wpuścili je gdzieś tam w takie normalne środowisko, w którym ono jest otoczone, to zauważycie, że dziecko zaczyna szperać, dotykać, coś wyjmować, czegoś szukać, tak? Samo szuka sobie e, sensownego, interesującego zajęcia. E, I my to dajemy dzieciom. No jeżeli ja też mówię do dziecka w języku ojczystym i, i w, tej, w ten sposób uczę mowy i pokazuję, zobacz, tu jest krówka, a tam jest piesek, a piesek robi hał-hał i tak się komunikuje z dzieckiem, to dokładnie to samo przenoszę na zajęcia z języka angielskiego. Tylko operuję językiem angielskim, mam te sprzęty, mam zabawki, maskotki, gadżety, posiłkuję się gestem, mimiką, ruchem. Bo inaczej dziecko nie uczy się, po prostu. I inaczej też nie uczy się języka. Zresztą ja myślę w ogóle, że wszystko o czym mówimy, wszystko co tłumaczymy dziecku, bo na przykład podczas tych zajęć pojawiają się nie dość, że rzeczy takie różne sensoryczne i nauczamy przez zmysły, też przecież mamy obszar matematyczny, tak? Dziecko coś liczy, dziecko poznaje figury geometryczne. To są też pojęcia abstrakcyjne. Wszystko, co jest abstrakcją, musi mieć taki odpowiednik w realnym świecie, bo wtedy dziecko rozumie, o co chodzi, tak? A co z nauczycielami, którzy są nowi, przychodzą dopiero do przedszkola, albo z tymi, którzy nie mają pełnego przygotowania do nauczania języka angielskiego, a sytuacja ich do tego zmusza? Poradzą sobie z tym programem, bo on jest rzeczywiście bogaty, na dość wysokim poziomie zresztą. Ja odpowiem tak. E Kompetencje swoje zawodowe podwyższamy zawsze. I rzeczywiście y, ja jestem bardzo przekonana, jako pedagog, nauczyciel języka angielskiego, lektor metodyk, że jeżeli ja, jako osoba, która ma nauczyć, wierzę w daną metodę, to nie ma takiej możliwości, żeby to się nie zadziało i nie poszło. Natomiast oczywiście może być taka grupa, która nie czuje się, tak jak powiedziałaś, dobrze, albo nie sądzi, że ma aż tak wysokie kompetencje, że sobie nie poradzi. E, no i dlatego właśnie my z myślą o tych nauczycieli mamy świetnie napisanych przewodnik metod ale też nie tylko to. Przecież nagraliśmy e, również filmy instruktażowe, gdzie krok po kroku, ja na tych filmikach mówię, e, omawiam każdą lekcję, każde zajęcie, pokazuję, co się dzieje, z czego korzystamy, dlaczego. W przewodniku metodycznym też jest cała masa e, zabaw, zabaw na małą motorykę, na usprawnienie dużej motoryki. Po to tam są napisane te wszystkie wyrażenia, to słownictwo, które, e, które e, ma się zadziać, e, którego nauczyciel e, używa podczas zajęć, no żeby właśnie ta osoba, taka niepewnie się czująca, no poczuła się lepiej, pewniej, wiedziała, co ma zrobić, tak? To właśnie dla nauczycieli to wszystko zostało stworzone. No i tutaj też odsyłam chyba bardzo e, e, mocno na platformę edukacyjną. E, Platforma jest tak, dostępna i bezpłatna. Jest bezpłatna, dla można korzystać, tam są filmy instruktażowe, karty pracy, tam są też gry przecież interaktywne w języku angielskim, które też bardzo urozmaicają zajęcia, a poza tym myślę, że my jesteśmy po prostu dla ludzi i myślę, że każdy autor pakietu, niezależnie już jakiego, ja tu mówię oczywiście o swoim, e, który jest też metodykiem. Ja miałam przyjemność pracować z dziećmi prawie 20 lat, dlatego wiem, że to co jest tutaj zawarte na pewno się sprawdzi, ale ja też jestem dla tych nauczycieli, gdyby oni e, chcieli o coś zapytać, e, chcieli się przeszkolić, mieli jakiś problem. I też bardzo ważna dla nas, myślę, jest informacja zwrotna od ludzi właśnie, którzy korzystają z pakietu i pracują z dziećmi. Podsumowując, myślę jednak, że żeby się przekonać, czy, czy pakiet trafiki w przedszkolu na poziomie drugim jest dla danego nauczyciela, powinien chyba zacząć od przejrzenia przewodnika metodycznego. Na pewno. No, na pewno tak. Ja w ogóle y, y, jestem zdania, że jeżeli nauczamy czegoś, to po pierwsze, tak jak powiedziałam, musimy wierzyć w to, a po drugie, nie da się nauczać, jeżeli ja się dobrze nie zapoznałem, nie zapoznałam z materiałami, no, które dla nauczyciela są y, przeznaczone. Na pewno tak. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwa odsyłamy raz jeszcze do platformy edukacyjnej, czyli edukacja podręcznikarnia.pl. Tam jest masa dostępnych bezpłatnych materiałów, ale także inspiracje i podpowiedzi, no i oczywiście informacje o programie Trafik w przedszkolu, żeby przekonać się, czy to jest dla was. W tym studiu dobrych praktyk to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.